Kochani, ja w takiej sprawie jak obrażanie się. Ludzie uwielbiają obrażać się, szczególnie w tym kraju, w którym się mówi po polsku. To w tym kraju ludzie uwielbiają się obrażać i twierdzą, że to jest bardzo honorowe zajęcie. Czyli honorowo jest zerwać z kimś kontakt i obrazić się, najlepiej jeszcze nie informować o tym tej osoby, na którą się obraziliśmy, niech ona się sama domyśli, że myśmy się na nią obrazili. Informuję was, kochani, że obrażanie się jest takim działaniem, które zrywa kontakt. To znaczy, jeżeli istnieje jakaś wymiana energii między dwoma osobami lub dwoma przedmiotami, to jeden przedmiot na tym zyskuje, drugi ewentualnie też czasami. Wyobraźcie sobie na przykład, że taka ładowarka do telefonu ładuje telefon różnymi wartościami, które są zwane energią, i w pewnym momencie taki telefon się obrazi na ładowarkę, to znaczy co? Nie będzie chciał brać od niej energii, nie będzie chciał być ładowany, a taki nieładowany telefon po jakimś czasie się rozładuje. Kochani, podobnie jest z kontaktami międzyludzkimi. Jeżeli się na kogoś obrażasz, to ty odcinasz swój kontakt z daną osobą. Istnieją inne sposoby na odzyskanie dobrego kontaktu lub na poprawę kontaktu lub na komunikację, na nawiązanie komunikacji, ale obrażanie się jest jednym z najgorszych sposobów powodujących, że nie dość, że nie masz kontaktu, to tracisz, bo nie masz dostępu do informacji od osoby, na którą się obraziłeś lub obraziłaś. Dlatego proponuję, abyś następnym razem, zanim zdecydujesz, że masz postąpić honorowo, zastanowiła się, czy to ci przyniesie korzyść. Rzeczywiście, czy może wprost przeciwnie, stracisz, obrażając się.